Atrybuty Boga, mądrość Boga. Ze Słowa Bożego możemy się dowiedzieć, że Bóg jest mądry. Wszystkie decyzje Boga są właściwe. Bóg zawsze podejmuje najlepsze z możliwych decyzji. Ze Słowa Bożego widzimy także, że Bóg jest suwerenny czyli króluje nad wszystkim. Panuje nad wszystkim i dzięki temu może podejmować zawsze najmądrzejsze decyzje. Najlepsze decyzje. Bo On panuje nad wszystkim. W Księdze Hioba w dziewiątym rozdziale możemy przeczytać, Bóg ma mądre serce i potężną siłę. Kto mu się sprzeciwił i powiodło mu się. Wiemy, że nikt nie ma takiej osoby. A dalej w księdze Hioba w 12 rozdziale czytamy. U Niego jest mądrość i siła, u Niego rada i roztropność. W księdze Izajasza w 11. rozdziale, gdy jest mowa o Mesjaszu, i spocznij na Nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy. Duch Poznania i bojaźni Pana. W 55 rozdziale Księgi Zajasza czytamy. A jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi przewyższają wasze drogi, a moje myśli wasze myśli. Widzimy bardzo mocny i wspaniały fragment. Ludzie nigdy nie mogą w pełni zrozumieć mądrości Boga. Widzimy to we własnym życiu. Mamy często jakieś plany, coś próbujemy zrealizować, ale Pan Bóg układa to zupełnie inaczej. Widzimy to chociażby w przypadku tego wirusa, który nas zaatakował. Każdy miał jakiś swój plan, a Bóg ma swój plan i realizuje go jak chce. I z jednej strony to czasem nas zatrważa, ale jeżeli trwamy przy Bogu, to mamy tą świadomość, że Bóg współdziała. Z nami dla naszego dobra. Widzimy, jak wiele wspaniałych rzeczy przyniósł ten wirus. Czasem może, mogą być trudne rzeczy i trudne cierpienia, choroby, zmaganie się to jest trudne, ale widzimy też wspaniałe rzeczy, jakie Bóg czyni, nawet przez bardzo, bardzo trudne wydarzenia w naszym życiu. Wiemy, że ci, którzy są z Boga, Którzy starają się żyć dla Boga, to mają taką obietnicę, że Bóg współdziała z Nimi dla ich dobra. W liście do Kolosan w drugim rozdziale możemy przeczytać ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby, mądrości i poznania. List do kolosan, drugi rozdział. A w liście do Rzymian w szesnastym rozdziale czytamy Temu, jedynemu mądremu Bogu, niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki wieku Amen. Temu, jedynemu mądremu Bogu, niech będzie chwała na wieki wieku. W Księdze Psalmów w dziewiętnastym psalmie możemy przeczytać Niebiosa głoszą chwałę Boga. A firmament obwieszcza dzieło Jego rąk. I jeszcze wróćmy na chwilę do listu do Rzymian w pierwszym rozdziale. Tak czytamy: To bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo są widzialne od stworzenia świata, przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. Widzimy, że Ogrom i wspaniałość mądrości Bożej widzimy w stworzeniu, w tych prostych rzeczach. Wyjdź przed Dom, zobacz, jak wspaniale Bóg stworzył drzewa, trawę, rośliny, zwierzęta. Wszystko Bóg wspaniale zaplanował. Zobacz wokół siebie na przyrodę, ale zobacz na gwiazdy. Jak Gwiazdy są stworzone, jak księżyc wisi nad ziemią i jak wpływ duży jego jest na to, co się dzieje na ziemi, na różne zjawiska przyrodnicze. Widzimy, jak ziemia jest umieszczona we właściwej odległości od Słońca. Pomyśl o swoim życiu, o miejscu, gdzie się urodziłeś, o swojej rodzinie popatrz na to, że Bóg prowadził Cię przez całe to życie. Na pewno uchronił Cię przed wieloma niebezpieczeństwami, chociaż może czasem dopuszczał i trudne doświadczenia, ale widział w tym jakiś cel. Jak popatrzysz na swoje życie, może dostrzeżesz nawet to, jak złe sytuacje Bóg zamieniał w dobre, trudne i smutne Bóg zamieniał w dobro. I na koniec chciałem przeczytać jeszcze raz fragment z listu do Rzymian. A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. Nasz Pan jest wspaniały.